Dzień dobry wszystkim, z tej strony Kapelusznik. Chciałbym pozdrowić przede wszystkim wspierających i ponieważ spodobał wam się poprzedni film dyskusyjny, to witam was w kolejnym. Zatem dzisiaj zastanowimy się, czym jest Matka Ognia, bo to też jest dosyć zawiły, wbrew pozorom, temat, który także wzbudził ogromne zainteresowanie w fandomie. Zacznijmy od tego, że bardzo popularną teorią jest to, iż Matka Ognia to Uranus, na podstawie obrazka z Enelem, gdzie niby widać wszystkie trzy starożytne bronie. Pluton statek, Posejdon, czyli morskie bestie, i Uranus jako ogień w okręgu. I niby Matka Ognia jest tym ogniem z obrazka, ponieważ faktycznie bardzo przypomina owy rysunek. Ja natomiast nie sądzę, żeby nasza Matka Ognia to był właśnie Uranus, ponieważ obecnie na Egghead mamy pięciu Gorosei, którzy raczej znają większość największych tajemnic tego uniwersum, więc już dawno raczej by się skapli, że Matka Ognia to Uranus i by go raczej nazwali po imieniu. I nawet sądzę, że raczej byliby skłonni od razu zniszczyć Matkę Ognia, gdyby wiedzieli od początku, że to jest Uranus, w tym na pewno Saturn, który zobaczył Matkę Ognia na własne oczy. Czy też by w końcu jakoś zareagował na samą Matkę Ognia, gdyby faktycznie to był Uranus. Zatem jeśli Matka Ognia to nie jest Uranus, to co? Matka Ognia jest swego rodzaju płomieniem umieszczonym, zdaje się, w wodzie lub innej cieczy, która znajduje się w komorze zasilającej. I przede wszystkim Matka Ognia jest swego rodzaju energią, która służy do produkcji broni mogącej zniszczyć nawet wyspę. Przykład: Królestwo Lulusia. Czyli jest to przepotężna energia, może nawet perpetuum mobile, o wielkiej skali mocy i wedle słów Vegapunka, tworząc on Matkę Ognia, za bardzo zbliżył się do Słońca. Więc można zatem wyciągnąć wniosek, że Vegapunk stworzył energię atomową lub raczej ponownie ją odkrył. Gdyż według mnie Matka Ognia nie jest Uranusem, ale jego częścią. Nie wiemy do końca, czym jest Uranus i co się z nim właściwie dzieje, ale wracając do obrazka Enela, to warto się przypatrzeć, że potencjalny Uranus przypomina wielkie słońce lub coś w tym stylu. Więc mój osobisty wniosek jest taki, że płomień Matki Ognia, który widzimy, jest zaledwie częścią Uranusa. Jakimś małym płomykiem, który jest częścią czegoś większego. I wracając do słów Vegapunka, powiedział raz jeszcze, cytuję: zbliżyłem się za blisko Słońca. To znaczy, że owego Słońca nie stworzył, tylko pewną jego część. Zatem moja teoria brzmi: Matka Ognia jest zaledwie małą częścią Uranusa, dlatego Gorosei też go nie rozpoznali, ponieważ znają zapewne tylko pełną wersję właśnie Uranusa. I patrząc jeszcze raz na ten obrazek, to nasuwa się kolejna myśl. Pluton to statek, czyli technologia. Posejdon to kontrola nad morskimi bestiami, czyli życie. A Uranus jako słońce to energia. Ale skoro Uranus to energia, a Matka Ognia to energia zbliżona najpewniej do atomowej, czy coś w tym stylu, to czym dokładnie w takim razie jest sam Uranus? I tutaj pojawia się komentarz mojego widza, sugerujący, że Matka Ognia to ogień pierwotny, który jest źródłem każdego ognia. Ja bym powiedział, że to Uranus musi być swego rodzaju ogniem pierwotnym, czymś w rodzaju nieskończonej energii, może nawet tej życiowej. I to także jest ta nieskończona energia, którą chciał stworzyć pierwotnie Vegapunk dla całego świata, jako stałe źródło zasilania, które nie wymaga użycia surowców naturalnych. Od razu na myśl przywodzi też się Prometeusz, który ukradł ogień z rydwanu Boga Słońca i dzięki temu tchnął życie w ludzi, za co poniósł srogą karę. A owa kradzież bogom od razu nasuwa coś do głowy, bo jak dobrze wiemy, to celestiale są samozwańczymi bogami w świecie One Piece'a. Ale w tym miejscu zostawię kropkę, ten film pozostawię z otwartym zakończeniem. Dajcie znać, co myślicie o tym wszystkim. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i na razie.